Aby jak najlepiej wykorzystać oprogramowanie, należy wiedzieć, jak je znaleźć, uruchomić, zainstalować i usunąć z komputera. Użycie menu Start to najlepszy sposób na znalezienie programów zainstalowanych na komputerze. Często używane programy są wyświetlane na tej liście, co pozwala na szybki dostęp do nich. Aby zobaczyć pełną listę programów na komputerze, kliknij przycisk Wszystkie programy. Folder Akcesoria zawiera wiele przydatnych programów. Aby uruchomić wybrany program, kliknij go. Zauważ, że otwiera się on we własnym oknie. Program możesz także uruchomić, klikając dwukrotnie plik, który jest w nim otwierany. Na przykład dwukrotne kliknięcie tego dokumentu otwiera program WordPad, edytor tekstu dostarczany z systemem Windows. Większość programów ma menu, z których można wybierać polecenia. Aby otworzyć menu, kliknij jego tytuł. Aby wybrać polecenie, kliknij je. Kliknijmy polecenie nowy, aby utworzyć nowy dokument. Paski narzędzi umożliwiają wygodne wybieranie poleceń jednym kliknięciem. Na przykład możemy zapisać nowy dokument, klikając przycisk Zapisz. Wprowadźmy nazwę dokumentu i kliknijmy przycisk Zapisz. Menu Start ułatwia znajdowanie ostatnio używanych dokumentów. Ten, który właśnie zapisaliśmy, jest tutaj. Menu Start pozwala także wyszukiwać programy. Wprowadź część nazwy programu w polu wyszukiwania. I kliknij wynik wyszukiwania, aby otworzyć program. Teraz kilka programów jest uruchomionych jednocześnie. Zauważ, że wszystkie wyświetlane są na pasku zadań. Aby przełączyć się do innego uruchomionego programu, kliknij jego przycisk na pasku zadań w ten sposób. Aby ukryć albo zminimalizować program, kliknij tutaj. Program pozostanie zminimalizowany na pasku zadań, dopóki nie będzie znów potrzebny. Aby zamknąć program, kliknij przycisk Zamknij w górnym rogu jego okna. Zauważ, że jego ikona zostaje usunięta z paska zadań. Programy, których do tej pory używaliśmy, zostały dostarczone z systemem Windows, ale możesz również zainstalować inne programy. Większość programów jest dostarczana na płycie CD lub DVD lub dostępna do pobrania z Internetu. Jeśli program znajduje się na płycie CD lub DVD. Włóż płytę do stacji dysków i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zainstalowany program pojawi się tutaj na liście wszystkie programy, którą widzieliśmy wcześniej. Jeżeli chcesz usunąć program, możesz go odinstalować. W panelu sterowania kliknij ikonę: Odinstaluj program. Kliknij program, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj. System Windows usuwa ten program z komputera. Są to podstawowe informacje na temat pracy z programami na komputerze.